Gościem Ekspresu Biedrzyckiej państwa gościem dziś Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprzewodniczący Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, ja bym chciała, żeby pani pokrótce opowiedziała nam, jak wyglądała ta piątkowa sytuacja, bo my oczywiście znamy wszystko z przekazów medialnych, bo na szczęście jeszcze transmitować posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu można było, ale czy to rzeczywiście jest tak, bo nad tym zastanawiają się wszyscy, że to posiedzenie komisji było nielegalne, bo wielu zwraca na to uwagę, na regulamin Sejmu, na to, że w zupełnie inny sposób powinno się tą komisję zwołać. Czy rzeczywiście było tak, że dosłownie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad państwo zostali poinformowani o tym, że prace się odbędą? Tego dnia w piątek złamano regulamin Sejmu, zasadę poprawnej legislacji. W ogóle złamano wszelkie zasady, nawet dobrego obyczaju. Spokojnie czekaliśmy na głosowania, bo tego dnia miały być głosowania. Te głosowania przesunięte były o kilkanaście minut. Potem przyszedł komunikat, że głosowania przesunięte na godzinę 14. I nagle patrzę na mój telefon komórkowy. Zwołana zostaje na godzinę 13, zdaje się, 30, niech tutaj skłamać, musiałabym zajrzeć do komunikatu, Komisja Kultury, 15 minut na przejście z jednego budynku Sejmu do drugiego. Nie każdy poseł w każdej chwili patrzy do telefonu, żeby sprawdzić, czy jest komisja, tym bardziej, że zgodnie z regulaminem Sejmu, który obowiązuje, który jest zaakceptowany przez wszystkich. Ja może przeczytam ten punkt regulaminu Sejmu. Artykuł 152, punkt 5 regulaminu Sejmu. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji, prezydium Sejmu, Najwyższą Izbę Kontroli oraz zainteresowane organy państwowe. Zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji na zasadach w trybie określonym przez prezydium Sejmu. Chyba że to posiedzenie zwołane zostało w trybie pilnym na decyzją Sejmu. Nie było decyzji Sejmu. To nie były 3 dni. Żadni eksperci, żadni osoby, które przygotowują ekspertyzy, nie mogły pojawić się na tej komisji. I co dziwne, wchodzimy na salę komisyjną i przedstawiciele prawa i Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy na sali, wszyscy w komplecie czekali. To znaczy oni musieli już wcześniej wiedzieć, bo wiem, ile zabiera czas przejścia z jednego budynku do drugiego. Oni już tam czekali wcześniej, więc to było wszystko ukartowane. Nawet dla pracowników komisji było to zaskoczenie, a Biuro Legislacyjne Sejmu dało negatywne opinie do takiego sposobu projektowania ustawy. Tym bardziej, że ja państwu przypomnę, Senat przesłał wniosek o odrzucenie tego projektu w całości do Sejmu we wrześniu. Więc tyle miesięcy to leżało u pani marszałek i w komisji i nie podjęto decyzji, żeby to procedować. Nie, zrobiono to w takim trybie, żeby nie dyskutowano. Ja, to jest drugi przypadek takiego szybkiego trybu, jaki pamiętam. Poprzedniej, jeszcze za pierwszej kadencji PiS-u, kiedy tak zmieniano ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wtedy o posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się od dziennikarzy na korytarzu, do których ta informacja szybciej dotarła. Wtedy jeszcze nie było takiej łączności. Dziennikarze wiedzieli pierwsi niż posłowie komisji z opozycji, którzy w ostatniej chwili weszli na salę. Więc powrót do przeszłości tak samo nieuczciwe. No jak widać, pani marszałek, kwestia mediów w szeregach Prawa i Sprawiedliwości budzi szczególnie duże emocje, ale teraz już tak bardzo praktycznie. Jeżeli ta komisja, jej posiedzenie odbyło się poza trybem, ze złamaniem regulaminu Sejmu, później głosowanie na sali plenarnej, bardzo szybko, wszystko załatwione w niemal 1,5 godziny, co się rzeczywiście raczej nie zdarza, to czy teraz możemy powiedzieć, że ta ustawa jest obowiązująca? Mówiąc krótko, czy ona jest legalna? Czy ona ma jakiekolwiek konsekwencje prawne w sytuacji, jeżeli została uchwalona poza regulaminem, poza trybem? Gdyby wszystkie instytucje w naszym kraju działały normalnie, to ta ustawa powinna zostać zaskarżona, bo ona ma wady. Nawet pan prezydent, gdyby potraktował to, co wydarzyło się w Sejmie poważnie, powinien takiej ustawy nie podpisywać. Ponieważ w normalnym państwie prawa ta ustawa jest do zaskarżenia i nie powinna obowiązywać. To dlaczego państwo jeszcze niej nie zaskarżyli? Jeszcze jest, to wydarzyło się w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek, ustawa poszła do pana prezydenta i tak naprawdę pierwszy krok powinien być z jego strony, a my
Na pewno sprawdzimy wszystko, co można zrobić, żeby ona nie weszła w życie, ale mówię, decyzja w tej chwili należy do prezydenta. Pani marszałek, pani zdaniem, co było najważniejszą przyczyną przyspieszenia prac nad tą ustawą i powrotu do tego tematu, który no, w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o obecne stosunki między polskim rządem, a na przykład administracją amerykańską, no, jest tematem, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnym. Jaki był powód załatwienia tego teraz i w takim tempie? Powodów było kilka. Na pewno piątek był trudnym dniem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo informacje o drożyźnie, o tym, co się dzieje, jak ludzie odbierają to, że rosną koszty energii, rosną ceny w sklepach dla wszystkich, to jest temat pierwszoplanowy. Do tego dnia, także w piątek, dowiedzieliśmy się o tym, że sprawa wypadku pani Beaty Szydło wygląda inaczej, niż mówiła o tym pani premier i minister Błaszczak. I okazało się, że tego dnia PiS może mieć przewagę na sali sejmowej, bo może głosować pan Mejza. Wiedzieli, ilu posłów opozycji na sali nie jest, kto jest chory. I to był ten jeden wyjątkowy moment, że mogli to przegłosować. Czyli po prostu Prawo i Sprawiedliwość próbowało przykryć szereg swoich kryzysów, które ma w tej chwili i politycznych, i zdrowotnych, i związanych z pandemią, tak? To miało odwrócić uwagę opinii publicznej, zresztą skutecznie, jak się okazuje. Na pewno też, ale też mieli pewność, że tego dnia ta ustawa może być przegłosowana, bo ci, którzy nawet w ich szeregach czy w Zjednoczonych mieli trochę inne zdanie, nie byli tego dnia obecni. Więc ta ustawa została, no, obecność Mejzy, którego sprowadzono w czasie urlopu, specjalnie ta ustawa przeszła. Pani marszałek, wiele... Tak. Proszę, ja proszę. Dla PiS-u wolne media, media niezależne są przeszkodą wielką. To dotyczy dzisiaj TVN-u, ale może to za chwilę dotyczyć każdego portalu, każdej innej niezależnej telewizji. Widzieliśmy, co zrobili z mediami lokalnymi. To jest kolejny krok, a ten dzień był dla nich pod tym względem z punktu politycznego Prawa i Sprawiedliwości korzystny, bo załatwili TVN i jednocześnie przykryli swoje bardzo złe machloje i wszystkie złe rzeczy. Pani marszałek, 2,5 miliona osób już się podpisało pod tą petycją w obronie TVN-u, w obronie wolnych mediów. Wczoraj także w całej Polsce odbyły się protesty, w nie tylko w największych, ale także w mniejszych miastach. Bardzo często ja wczoraj słyszałam komentarze, że na tych protestach nie powinno być polityków. Państwo byli, była opozycja. Pytanie, czy w obronie mediów powinni występować politycy, którzy nie zawsze te wolne media szanują? Znaczy, nie można politykę odbierać prawa wyrażenia swego sprzeciwu i bycia na takich demonstracjach. Nie wyobrażam sobie, żeby komukolwiek można było zabronić albo uważać, że politycy tam nie powinni być. Jesteśmy na protestach walczących o Trybunał Konstytucyjny, o sądy i byliśmy także na protestach dotyczących wolnych mediów, bo nam zależy na demokracji, a bez wolnych mediów demokracji nie będzie. Koniec wolnych mediów, to znaczy przejście do systemu, w którym prawa człowieka, informacje nie będą miały znaczenia. Gdyby nie wolne media, nie wiedzielibyśmy o tych wszystkich aferach, które się dzieją w obozie władzy teraz i w przeszłości. Dlatego politycy powinni tam być i powinni o te wolne media walczyć, ale potem, kiedy już będzie można zmieniać dobrze prawo, powinniśmy wspólnie, jako opozycja demokratyczna, wspólnie ze środowiskami dziennikarskimi, artystycznymi, ludzi mediów, przygotować taką ustawę medialną, która najlepiej jak się da zabezpieczy te media przed zakusami polityków. Chociaż jak pokazał PiS, nawet dobre prawo, jeżeli ktoś chce je złamać, złamie i wykorzysta na swoją korzyść. Pani marszałek, a co pani odpowie, co pani odpowiada politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy używają takiego bardzo wygodnego z ich punktu widzenia argumentu mówiącego o tym, że podobne regulacje są stosowane w innych krajach unijnych nawet, czyli na przykład we Francji, gdzie rzeczywiście większość właścicielska jest po stronie Francuzów, a nie innych obcych, w cudzysłowie, państw, że to jest normalna sytuacja i że właśnie Prawo i Sprawiedliwość tą ustawą dąży do normalności i do tego, żeby ten właścicielski pakiet w mediach funkcjonujących w Polsce znajdował się w polskich rękach. Znaczy nawet nie w polskich rękach, tylko w rękach Prawa i Sprawiedliwości. To przecież o to chodzi PiS-owi. Nie można robić prawa, które działa wstecz i uniemożliwia działanie
instytucją, które działały i powstały na terenie naszego kraju zgodnie z obowiązującym wtedy prawem. Ta ustawa może w przyszłości nowe instytucje, nowe firmy, które będą powstawały, może powinny to takie uregulowanie ich obowiązywać, ale to nie może działać wstecz wobec tych, którzy już naprawdę wiele lat działają na polskim rynku, weszli w całość tego rynku i są akceptowani przez widzów. No, takich rzeczy się nie robi. I tutaj jak na talerzu widać, że to nie chodzi o gwarancję wpływów kapitału polskiego, tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby zakneblować usta, żeby nie dopuścić tych mediów na rynku polskim, żeby nie mogły stąd nadawać, żeby nie mogły informować. Tylko o to chodzi. I bardzo ważny wątek w tej dyskusji, czyli przełożenie kwestii nowelizacji tej ustawy na nasze stosunki, a właściwie stosunki rządu z administracją amerykańską. Wiemy, że właścicielem TVN-u jest grupa Discovery, że kwestia zainwestowania w właśnie tę markę medialną to jest największa inwestycja tej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiemy, że są już bardzo ostre reakcje administracji amerykańskiej, polskiej, właściwie amerykańskiej ambasady w Polsce w tym temacie i są już takie pierwsze zapowiedzi dotyczące tego, że no bardzo źle przez administrację amerykańską przyjęcie tej ustawy zostanie przyjęte. I teraz pytanie. W obliczu zagrożenia wojną na granicy rosyjsko-ukraińskiej, w obliczu konfliktu z Unią Europejską, czy Prawo i Sprawiedliwość na pewno dobrze przemyślało pójście w konflikt także z administracją amerykańską? Słusznie pani powiedziała, że dla strony amerykańskiej to jest, no jak powiedział pan Charles Duffer, skrajne rozczarowanie tą decyzją. To jest bardzo, to są bardzo mocne słowa. Sojusznik, partner gospodarczy. Ja przypomnę, że Stany Zjednoczone są drugim największym naszym partnerem. Ponad 1500 firm i instytucji działa na rynku polskim, zatrudnia ponad 300 000 osób. To jest naprawdę bardzo poważny partner gospodarczy i militarny. A jak wiemy, dla Amerykanów wolność gospodarcza i wolność słowa to są świętości. Więc takie jawne lekceważenie tego pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość no, działa irracjonalnie. To znaczy nie myśli o interesie państwa, nie myśli. Straciliśmy połączenie na chwilę z panią marszałek Kidawą-Błońską, więc koledzy, mam nadzieję, że za chwilkę już będą się łączyć i ponownie panią marszałek usłyszymy. Ja jeszcze tylko państwu przypomnę, że w tej chwili sytuacja jest w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. O, pani marszałek, jest pani, dobrze, to proszę, proszę, nie ma problemu. No to jesteśmy przyzwyczajeni w tych pandemicznych czasach do tego typu sytuacji. To a propos Amerykanów jeszcze, bo pani nie skończyła wątku. I w sytuacji naprawdę zagrożenia, tego, co się dzieje na Białorusi, tego, co może stać się na Ukrainie. Takie traktowanie naszego partnera, którego członka wspólnoty NATO, jest po prostu skrajną nieodpowiedzialnością. A czy jest już, czy to ma to znamiona zdrady stanu? Dlatego, że nawet w Koalicji Obywatelskiej pojawiają się już takie komentarze i wielu zastanawia się nad tym, czy one nie idą za daleko, nazywając tę sytuację zdradą stanu, której dopuszcza się Prawo i Sprawiedliwość. To jest sytuacja niewyobrażalna, ponieważ od wielu miesięcy Prawo i Sprawiedliwość układa bardzo źle relacje z naszymi partnerami i w Unii Europejskiej, no i ze Stanami Zjednoczonymi, a próbuje dogadywać się z przeciwnikami zarówno tej współpracy zapewniającej bezpieczeństwo w Europie, dogaduje się, zaprasza sympatyków Putina, robi wielkie mitingi w tej sprawie. Dla mnie to, że pani Le Pen była wożona jak królowa po Warszawie, było bardzo przykre. To znaczy, to jest zaprzeczenie temu wszystkiemu, o co Polska walczyła. To znaczy o demokrację, o bezpieczeństwo, o udział w Unii Europejskiej. Na pewno to jest sytuacja bardzo trudna i pokazuje, że PiS nie działa na korzyść Polski, polskiej racji stanu, tylko na korzyść swoich własnych interesów partyjnych i to jest niebezpieczne, karygodne i za to kiedyś będą musieli odpowiedzieć. Pani marszałek, ale sądzi pani, że Jarosław Kaczyński sobie z tego wszystkiego nie zdaje sprawy, że on nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to rzeczywiście relacje ze Stanami Zjednoczonymi no właściwie przestaną istnieć, no być może nieformalnie, ale tak w praktyce. Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości według pani jakby nie jest w stanie jakoś sobie prognozować konsekwencji tych wszystkich działań, czy zdaje sobie z nich sprawę i mimo wszystko uważa, że te korzyści polityczne są ważniejsze? Znaczy nie wiem, bo gdyby zdawał sobie z tego sprawę i uważał, że korzyści polityczne
tu i teraz są ważniejsze, to by świadczyło o tym, że naprawdę nie myśli o przyszłości Polski, o naszym kraju i że stawia nas w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Albo po prostu dla niego to pozycja, dla niego Polska liczy się tylko wtedy, ile władzy w Polsce ma Prawo i Sprawiedliwość i na tym się koncentruje, tylko na tym, ile władzy, ile wpływów mają na to, co się dzieje w naszym kraju. Ja patrzę na to z przerażeniem, bo Jarosław Kaczyński, mówiąc czasami o tworzeniu się Nowej Rzeszy w Niemczech, sprawia takiego wrażenia, jakby w ogóle już nie ogarniał tego, jak wygląda sytuacja polityczna w Europie i na świecie. Pani marszałek, wczoraj te protesty, o tym już wspomniałyśmy, głównie przed Pałacem Prezydenckim, no bo w tej chwili ta wolność słowa umownie jest w rękach Andrzeja Dudy. Jak wiemy, są trzy możliwości. Weto, podpisanie tej ustawy i oddanie jej do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Czy pani zdaniem te protesty, ta tak licznie podpisywana petycja przyniosą jakiś skutek? Czy prezydent Andrzej Duda się nad tym pochyli, czy nie ma pani związanych z tym nadziei? Bardzo bym chciała, żeby widząc te miasta, setki miast, w których ludzie wyszli na ulicę w obronie mediów, wpłynęły na decyzję pana prezydenta, ale po tych latach jego kadencji mam coraz mniej nadziei na to, że prezydent odważy się na podjęcie decyzji, która będzie w sprzeczności z decyzją jego obozu władzy. I moim zdaniem pan prezydent, żeby powiedzieć, że zrobiłem najlepsze, co może, przekażę to do Trybunału. No i teraz pytanie, pani marszałek. Czy według pani to jest sytuacja, która będzie przeciągana do granic możliwości? Mówiąc krótko, trafi ta ustawa do Trybunału Konstytucyjnego, ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności na razie nikt się nią nie będzie zajmował po to, żeby gdzieś tam w odwecie zawsze ten argument ustawowy był? Czy jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało mimo wszystko doprowadzić ją bardzo szybko do końca? Czyli mówiąc krótko, Trybunał wyda takie, a nie inne orzeczenie. Znaczy takie, jak poprosi PiS albo nakaże PiS. Wydaje mi się, że ze względu na to, na silną reakcję, mocną reakcję Stanów Zjednoczonych, będą chcieli tę sprawę na razie przeciągać i czekać na kolejny moment, kiedy będzie można znienacka, Trybunał się spotka i znienacka wyda werdykt. Pani marszałek, bo też jest taka teoria o tym, że będzie weto prezydenckie, bo wszyscy na tym skorzystają. Prawo i Sprawiedliwość dla swoich wyborców, dla swoich wyznawców będzie miał argument pod tytułem próbowaliśmy dowieść tę sprawę do końca, ale przeszkodził nam prezydent. A prezydent, który kończy już swoją kadencję i wiemy, że już nie będzie mógł jej powtórzyć, wzbije się na niepodległość i no, będzie miał w tej chwili taki woal wokół siebie obrońcy wolności słowa i że tak naprawdę to będzie na plus i dla PiSu, i dla Andrzeja Dudy. Pan prezydent miał już 2 lata prawie, żeby pokazać, że jest druga, bo już za chwilę będą 2 lata jego kadencji, że jest prezydentem, mógł przez ten rok pokazać, że jest niezależny. Nie zrobił tego i nie bardzo wierzę, że będzie chciał pokazać, że jest niezależnym prezydentem, bo wielokrotnie miał szansę, wiedząc, że będzie wybrany na następną kadencję, a tego nie zrobił. Nie bardzo w to wierzę, a wydaje mi się, że w tej chwili PiS lubi takie niezamknięte sprawy, że będą to przeciągać. Będą przeciągać też, bo wiadomo, że sprawa budzi bardzo daleko idące emocje, a wiemy też, o tym mówiłam na początku naszego programu, że Prawo i Sprawiedliwość ma teraz szereg problemów, między innymi rachunki, które bardzo mocno pójdą do góry, prąd i gaz. To też jest temat, który pewnie jest bardzo niewygodny dla Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że jeżeli chodzi o energię elektryczną, to jest 24%, o gaz 54%. Wiemy, że jest tarcza antyinflacyjna, ale jeżeli się w nią dokładnie, jeżeli dokładnie się z nią zapoznać, no to niewielu tak naprawdę skorzysta z tych wszystkich dopłat i możliwości ratowania swoich. Tak właśnie, proszę. No i teraz pytanie, czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość pani zdaniem już z tą inflacją, z drożyzną sobie nie poradzi i czy rzeczywiście obawia się tego, że to może być, no może nie gwóźdź do trumny, ale taki pierwszy bardzo poważny sygnał odwrotu części wyborców? Znaczy, sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, bo nie ma osoby, która by idąc do sklepu nie zauważyła, że na jedzenie, na te podstawowe produkty wydaje więcej. Pierwsze rachunki, które teraz przyjdą, kiedy zobaczymy, jak te rachunki są wysokie, ludzie zdadzą sobie sprawę, że te budżety domowe będą bardzo nadszarpnięte. Taka zwyżka energii elektrycznej czy gazu jest dla gospodarstw no, bardzo trudna. To wpłynie przecież na cenę wszystkich innych produktów, więc to z dwóch stron uderzy
konsumentów. Po trzecie, inflacja jest i ona będzie. Tutaj przygotowując budżet, PiS mówił, że ta inflacja spadnie, ale na razie nie ma żadnych odznak. Nie robią nic, żeby ona była mniejsza. Budżet mamy rozdęty. Jak Państwo wiecie, wiele pieniędzy jest poukrywanych w różnych funduszach poza budżetem i my nawet nie wiemy, co tam się dzieje, jak te pieniądze są wydatkowane. Znaczy w ogóle założenia tego przyjętego budżetu są chyba dość optymistyczne, mówiąc delikatnie, bo zakłada się bardzo wysoki wzrost PKB i bardzo niską inflację. Nie wiadomo do końca, na jakiej podstawie. Ale na takiej podstawie, że na mównicę wyszedł pan premier i jak zawsze opowiadał bajki. Myślał, że ludzie nie potrafią liczyć, że ludzie nie wiedzą, ile pieniędzy mają w portfelu. I wielokrotnie niestety pan premier na tej mównicy mijał się z prawdą. Tak jak po prostu mówił do swojego elektoratu, słuchajcie, świetnie, idą święta, macie świetny budżet, wszystko będzie bardzo dobrze. Nie martwcie się inflacją, bo spadnie, nie martwcie się cenami energii, bo w innych krajach też jest wysoka, więc u nas nie jest najgorzej. Oszukiwał ludzi z mównicy sejmowej po raz kolejny. A ma pani rację, każdy codziennie widzi, jak topnieją jego zasoby i widzi, jak dużo musi pracować, żeby utrzymać się na tym poziomie, na jakim był dotychczas, więc ludzie na pewno będą niezadowoleni. Panie marszałku, jeszcze mamy kolejny wątek polityki pandemicznej, tak to nazywam, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że jest gigantyczna liczba zgonów, jedna z największych na świecie i teraz pytanie do pani, jako wicemarszałkini Sejmu. Może pani ma jakieś nowe informacje dotyczące projektu ustawy, który no, pozwalałby na weryfikację jednak pracodawcom paszportów covidowych pracowników, żeby ewentualnie przeorganizować ich pracę, lub też innych projektów, które no, pozwoliłyby na zapanowanie nad tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa. Jest coś takiego w Sejmie? Nie ma tego w Sejmie? To jest w zamrażarce. Marszałek Witek, co się z tym dzieje? Znaczy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu Komisja Zdrowia pracowała nad... No właśnie. Nad projektem ustawy, tylko że ta ustawa tak naprawdę to jest znowu uznaniowość. Mówi się, co powinno być, daje się możliwość, ale nie daje się rozporządzeń, które umożliwiłyby pracodawcom sprawdzanie paszportów covidowych. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego rząd skapitulował przed ludźmi, którzy nie akceptują szczepionek, akceptują akty wandalizmu czy atakowania ludzi, którzy propagują szczepienia, bo tak naprawdę za te tysiące ludzi, którzy odeszli, którzy umarli, za te tysiące rodzin, które zostały, straciły najbliższych, odpowiada zła polityka rządu. Można było mówić, że szukamy rozwiązań w pierwszej pandemii, tak? Wtedy świat się uczył. Uczył, co możemy zrobić, żeby zabezpieczyć życie ludzi. Przyszła druga fala, trzecia fala, a my ciągle robimy dokładnie te same błędy i nic się nie dzieje. Pan minister zdrowia wychodzi i z żalem informuje, ile osób umarło, ile osób zachorowało i mówi, no trochę tych osób już mniej choruje, ale wiemy, że pojawia się nowa mutacja i za chwilę możemy być w jeszcze gorszej sytuacji. Nie ma wymagania szczepień, nie ma paszportów covidowych, nie przestrzega się zasad. Nie daje się możliwości innej organizacji pracy. No rząd skapitulował i tak naprawdę rząd będzie musiał kiedyś rozliczyć się za te zgony, które są, bo to prawdziwie tak jakby wojna przeszła przez Polskę, tyle ofiar. Mm-hmm. Pani marszałek, i na sam koniec mamy świeżutki sondaż dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska 24% poparcia. Partia jest już przeorganizowana, ma nowych wiceprzewodniczących. Donald Tusk już wszystko sobie poukładał tak, jak poukładać miał. Jaki państwo mają plan na to, żeby to było więcej niż 24%? Bo przypomnę i zawsze w takich sytuacjach to przypominam, to jest 3 punkty procentowe mniej niż państwo mieli z Grzegorzem Schetyną, wchodząc do Sejmu, kiedy wszyscy twierdzili, że absolutnie na przewodniczącego się nie nadaje i że wynik Platformy i Koalicji Obywatelskiej jest absolutnie fatalny. W tej chwili jest jeszcze gorszy. Jest inny, bo i sytuacja jest inna. I proszę zwrócić uwagę, że potem był spadkowy trend Platformy Obywatelskiej i my to odbudowujemy. Jeżeli patrzymy na każdy kolejny sondaż, jednak Platformie krok po kroku, ułamkowo, ale to poparcie wzrasta. Jestem przekonana, że właśnie to
przemodelowanie działania partii. Ten plan, który mamy na najbliższe miesiące, spowoduje, że te wzrosty będą coraz większe. No właśnie, wie pani, ale... przepraszam, że wchodzę w słowo, tylko ja też pytam w kontekście tego, co mówi były premier Donald Tusk, bo on wczoraj bardzo mocne miał wystąpienie i powiedział, zmieciemy tę władzę. I ja się zastanawiam, na jakiej podstawie ma w sobie tyle optymizmu, bo patrząc na sondaże, na razie nie widać, żeby to zmiecenie Prawa i Sprawiedliwości miało się w najbliższym czasie wydarzyć. Ale jeżeli popatrzymy na sondaże całej opozycji obywatelskiej, to widać, że jest to możliwe, jeżeli partie i organizacje pozarządowe razem wystartują. Jeśli, i razem... ale one nie mają ochoty razem startować. Coraz większą jest współpraca, zaczyna się. Trzeba do siebie zdobyć zaufanie. Poza tym współpracujemy w Sejmie, współpracujemy coraz ściślej. Proszę nie wymagać, żeby te partie nagle zmieniły się w jedną partię, bo każda ma swoją historię, swoje pomysły, czasami różnimy się w poglądach, ale Donald Tusk mówi, szukajmy tego, co nas łączy, bo rzeczywiście to jest ta sytuacja, że odpowiedzialna opozycja musi wspólnie doprowadzić do tego, żeby w Polsce rządził rząd demokratyczny. Małgorzata Kidawa-Błońska. Pracy i czas. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Wszystkiego dobrego na święta, mimo wszystko dużo zdrowia, pani marszałek. I do zobaczenia w nowym roku już. Zdrowia i nadziei na lepszy czas. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.